Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Która nierówność jest fałszywa? Więc teraz tak, tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 50 i pierwiastek drugiego stopnia z 49. Już widzę, że mogę policzyć pierwiastek drugiego stopnia z 49, więc pierwszy pierwiastek przepisuję, a drugi to po prostu będzie 7. No i teraz jak sobie poradzić z tym, skoro nie potrafię policzyć pierwiastka trzeciego stopnia z 50? Otóż wystarczy na obie strony nałożyć potęgę trzecią, czyli obie liczby podniosę do potęgi trzeciej. Więc pierwiastek trzeciego stopnia z 50 do potęgi trzeciej i 7 do potęgi trzeciej. I tutaj jeżeli mam już właśnie potęgę trzecią i pierwiastek trzeciego stopnia, to pierwiastek z tą potęgą mi się skraca, zostaje liczba 50, a po prawej stronie co będzie? 7 do potęgi trzeciej, czyli 7 razy 7 razy 7. I ja sobie włączam ściągawkę, to będzie 7 do trzeciej, to jest 343. I to zdanie jest prawdziwe, 50 jest mniejsze od liczby 343. A my szukamy zdanie fałszywe, tak? Więc następne sprawdzam. Tutaj już widzę, że pierwiastek z 9 kwadratowy to będzie 3. Więc ten pierwszy pierwiastek przepisuję, pierwiastek z 9 to jest 3. No i ponownie został mi pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 60. Żeby pozbyć się go, na obie strony nakładam potęgę trzecią. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 60 do potęgi trzeciej i 3 do potęgi trzeciej. Tutaj z lewej strony pierwiastek nam się z potęgą trzecią skróci, zostaje liczba 60, a z prawej strony 3 do trzeciej, 3 razy 3 razy 3, to jest 27. I faktycznie 27 jest liczbą mniejszą od 60, więc to jest zdanie prawdziwe, a my szukamy fałsz. Tu ponownie widzę, że pierwiastek z 25 to będzie 5, więc pierwszy przepisuję, tu mamy 5. Chcę się pozbyć pierwiastka trzeciego stopnia z 70, więc nakładam na obie strony potęgę trzecią, więc nam się ładnie potęga trzecia skraca z pierwiastkiem, czyli zostaje 70, a po prawej stronie 5 razy 5 razy 5 to jest 125. I to zdanie też jest prawdziwe, bo liczba 125 jest większą liczbą od 70, więc prawda. Sprawdzam ostatnie. Tutaj mogę policzyć pierwiastek kwadratowy z 81, to będzie 9, czyli teraz ponownie muszę się pozbyć pierwiastka trzeciego stopnia, na obie strony nakładam potęgę trzecią. Więc tu ładnie nam się potęga trzecia skróci, zostaje 80, a z prawej strony 9 razy 9 razy 9, ile to będzie? 9 razy 9 to jest 81 i jeszcze razy 9 to jest 729. I niestety to jest zdanie fałszywe, bo 80 nie jest liczbą większą od 729. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.